największy oszukista tego dnia. Dropsety jakieś robi. No to tak, to każdy potrafi wygrać na oszustwie, to oszukujesz. Oszukista to nie ty wymyśliłeś, to nie jest twoje słowo. A kto to wymyślił, oszukistę? To skąd się tu wziąłeś? Ja już tu byłem po prostu. Nie zdążyłem pójść? Ja byłem, bo już są takie przypadki w świecie, że ktoś już był. Ja jestem, aha. To ten, jeden z tych przypadków. No co to będzie, wywalanie śmieci? No troszeczkę. Tak symbolicznie przynajmniej, pozbierałem coś, żeby było. No, pokaż, że sortujesz śmieci, że to nie jest papier do papieru. Papier do papieru. No. To co to? Trzeba było tak zakręcić? Jepa! Ale powiem ci, że... Witam Państwa bardzo serdecznie. Wygląda na to, że to jest ten dzień, w którym Piotrek włączy klimatyzację. Czasami się zdarzają bardzo rzadko takie dni, ale one występują. A może bez, dobra. No bez jednak. No drogie takie. Tak. Paliwo płacić, potem jeszcze to klimatyzację. No dupy z tym faktycznie. Już wytrzymamy. Lacy nie pojadę. Wielki Wim Hof mówi, że zimno wytrzymać, a gorąco się wytrzymaj. Ja wytrzymam w samochodzie, w lecie ze mną. Oj Boże. Tak się jedzie. A on pierwszy klimatyzację podobno włącza. Raz, nie, lampy wytrzymał, zaraz by zemdlał pewnie. Żeby nie było, że ten cieniaz Wim Hof nie zobaczy, bo ja wiem, że on ogląda ten kanał. 32 stopnie Celsjusza. On strasznie hejtuje. Plusie. Ja zawsze są jakieś ważne tematy na katalogach, chociaż mówimy, że niczego się nie nauczycie, to prawdopodobnie i tak jakoś was zmanipulujemy do tego stopnia, że czegoś się nauczycie. Więc teraz taka zagadka. Co to jest to? I do czego to porównać? Piszcie w komentarzach. Co to jest? To. Bo stali widzowie wiedzą, ale no, nie oszukujmy się, coraz więcej jest nowych. To, o to. O to? O to, co to jest? To, co to jest? O to, to jest. To jest dopiero. Ostatnio było o opiniach. Co było opiniach? O wolnej woli trochę było. Widzieli, że jesz przypadkowo. A, że w ogóle masę zrobiłem na węglach też było. A to samych. Stare. A tak, to stare wiem. A tak naprawdę marginalne progresy zaliczyłem na keto. Ale to nic, że około 8-10 kg masy mięśniowej zbudowałem na keto. A z 65 kg, moi drodzy, na węglach zrobiłem masę do 73 kg. Później na keto zrobiłem masę mięśniową, wiecie, że bardzo czystą, do 82,5 kg. Policzcie sobie, jaki był progres na keto. Pierwsze 2 lata było na węglach, 2,5 dajmy nawet. Reszta na keto, czyli 5 lat. Wydaje mi się, że jest to dobry progres, ale po co to gadać o tym? A może powiem? Ale trzeba mówić takie rzeczy. Trzeba czasem mówić, dobra, to powiem. Ale trzeba mówić takie rzeczy. To jednak powiedziałem, to się okazało. Ale to nie przejmujcie się tym, bo to trzeba sprawdzić samemu też. Trzeba sprawdzić samemu doświadczalnie. No bo w dzisiejszej dobie badań, które są tak naprawdę opłacane, jedne z jednej strony jedni są opłacają, z drugiej drudzy, no to ciężko w ogóle coś wyznać. No bo jak masz dwa przeciwstawne badania, no to co? Które sobie wybierzesz? Co mam sobie wyliczyć? No nie no, sprawdzić samemu i być pewien. Także każdy z was może to sprawdzić. Jak chcę, oczywiście nikogo nie przymuszam, bo nie dla każdego jest taki styl życia, chociaż powinien spróbować w granicach rozsądku. Oczywiście próbujcie różnych rzeczy. Jeśli nie czujecie kompletnie czegoś, to lepiej, że tak powiem, nie próbować. Ja wszystkiego nie próbowałem w życiu i nigdy nie spróbuję niektórych rzeczy, więc kim ja jestem do cholery, żeby wam coś kazać? Dobry tekst był. Tak, dobry był tekst. Tylko jeszcze byś coś dołożył głupiego, żeby tak się na zaśmiali. Dołóż coś głupiego właśnie. Ja dołożę. Głupiego? Ty dołóż coś. A, czyli jak dobry tekst, to Rafał mówi, jak coś głupiego, to musi Piotr się odezwać. Na odwrót jest czasem. Nie powiem, że zawsze tak pada. Ale często tak jest, że jak Piotr coś powie, to niestety w ogóle tego nie usłyszycie, bo jest to tak durnowate i kontrowersyjne. No niestety muszę ucinać niektóre teksty. Karetka. To samo zawsze, ja nie wiem, czy im się to nie znudzi. Znowu koło pokażę. No ale w sumie różne kolory aut mają. Dziadek jest strasznie wolno jechał. Strasznie wolno dziadek jechał, nie? No. Ale to zależy od dziadka, powiem ci, bo niektóry naprawdę jeżdżą szybko, a niektóry dziadek jak strasznie powoli pojedzie. Ale to nie ma znaczenia od wieku, bo nawet i młody czasem tak jedzie jak dziadek. Mądre słowa teściowej, to mówię. Mądre słowa na schodach. Szczęście może przyjść przypadkowo, ale o rozum musimy postarać się sami.
Tylko Piatoza. No i co, starasz się? Staram się cały czas. Wakacje się zaczęły, więc tak to wygląda. Hej, co to? Gdzie no, tu nic. Nagrywałeś coś tak no, do góry? Musiałem poszło? Zmienić ten perspektywę. Aha. Bo mi się troszkę słabo zrobiło. Gdzie się rozgrzewamy? No tam. Zaczynamy, moi drodzy, trening. Będzie to trening barków, więc rozgrzewamy się i przykładamy się bardzo dobrze, bo jak wiadomo, wielu ważnych zawodników wielkich zostało wyeliminowanych z tego sportu tylko dlatego, że nie robili rozgrzewki na barki, więc dlatego dobrze rozgrzewamy. Zrobimy rozgrzewkę po naszemu z Piotrem, tak się zawsze od lat rozgrzewamy i w sumie nie mamy problemów z barkami od tamtej pory. Według mnie bez tego nie da się zrobić rozgrzewki na barki. Nie da się. Nie da się. To musicie mieć, bo w siłowniach tego nie ma, albo popękane. Kradną gnoje. Albo jakieś są obślizgłe. To już trzecia zginęła nam przecież, nie? Kto by to chciał dotykać, nie wiadomo czego. Do cudzej gumy po kimś. Strasznie powoli to robisz. Szybcie tak trzymasz. O, widzisz, jak chłopru. No dobra, zrobione w takim razie kolejne ćwiczenie. Oczywiście tak nie róbcie. Ale to źle pokazuje, za wolno, Rafał, to się robi. Tak, skończone. Ostatnie, takie najważniejsze rzeczy. Nie, nagrywaj, nie się śmiejesz. Poważnie chcesz, żeby wyszło, czy... Co to jest, coś głupi jakiś, co? Ostatnie ćwiczenie, czyli wyciąganie miecza. Skąd, Piotrek? Z kabury. Teraz z tyłu. Tak wygląda moje rozgrywka na barki. Moi drodzy, zaczynamy od wyciskania żołnierskiego, nie od jakiegoś OHP czy tam czegoś, bo jesteśmy w Polsce. I co, na czym polega to ćwiczenie? Polega na tym, że po prostu wyciskamy sztangę do góry, ale uważam, że jest to najlepsze ćwiczenie razem z Piotrkiem. Robimy je od lat i mamy takie barki ogromne, normalnie. Nie no, przynajmniej. A dobra, róbmy. No róbmy, tak. Powiem wam tak, że róbcie takie ćwiczenia, które są podstawowymi wzorcami ruchowymi, takimi jak właśnie przysiad, czyli siadanie, wyciskanie, czyli odpychanie czegoś do góry, bo się opłaca, bo po prostu będziecie nie dość, że silniejsi, to jeszcze zdrowsi. Coś tam z dykcją moją było nie tak, ale... Nie, wszystko było dobrze, to z moją było nie tak. To z moją dykcją było coś nie tak. Całe życie jest z moją coś nie tak i jakoś żyję. No proszę... Tego ćwiczenia będzie wymagana sztanga, którą damy sobie za nisko najpierw. No. A potem sobie damy trochę wyżej. Dobrze, a kutafon? Kutafon nie przyjdzie dzisiaj. Czasami przychodzi. Boż, wspaniała technika. Piotrek, mimo jest kutafon. Piotrek. Przechodzimy do serii, to najpierw robimy oczywiście przedserię i najpierw robimy samą sztangą, potem dokładamy piątki, potem dziesiątki i później jeszcze przedseria na kilka powtórzeń i dopiero robimy serię właściwą w liczbie trzech. Ja to tak skwituję, już spocony i zmęczony, a jeszcze się nie zaczął trening właściwy. No tak to wygląda, żeby nie złapać kontuzji tak naprawdę. Wielkie skupienie na twarzy, ale i nie tylko na twarzy, bo i skupił się w innych miejscach, tak ciężki jest trening. Jeszcze jedno. Łapa rośnie. Gdzieś tam idziesz ulicą, widzisz 20 groszy, co to czujesz? Emocje. Jakie? Pierwsza to jest takie szczęście, no bo trafiłem na tą monetę, nie? Wiem, że teraz druga negatywna, że ktoś zgubił pewnie. To jest taki żal, że po prostu brak szacunku dla tych dwóch groszy. To jest nie... 20. To już kawał, tak. 20 groszy? No, to już idiota zostawił na pewno. Jakieś wkurzenie wewnętrzne. Albo gapa. To idiota jakiś. No, kto by zostawił pieniądze? Idiota. Brak w ogóle żadnej... A dobra. Ćwiczenie numer 2, czyli wyciskanie handlami siedząc. Bo tak będziemy robić. Bo tak będziemy to robić, o. Tak sobie robić. Australopithecus był dużo, bo się poukładał. Nie ma w tym logiki absolutnej, dlatego ja nie wierzę w ogóle w teorię ewolucji i uważam, że Australopithecus nadal żyje. Wcale nie wymarł. Bo wcale nie wymarł. Na pewno. Bo dalej nie wie, jak
poukładać. Zapraszam wszystkich ewolucjonistów na siłownię. Udowodnijmy. Tak, na żywo mogę nawet dyskutować. Tutaj na siłownię trzeba pokazać. Tak, tutaj. Nie trzeba kopać gdzieś w ziemi, wystarczy na hantle spojrzeć. Po co to kopać? Wszystko widać. No pieprzyć głupoty, że to wymarł, potem był inny. Dalej jest. Wspaniałe uczucie. Pokaż, że ćwiczymy, że na ketozie też się ćwiczy. No coś ćwiczymy faktycznie. Chytrus do formy wraca. Chytry zwycięstwa. Chytry wszystkiego. Formą na pewno go nie pokonam. Może go pokonam kombinacją masy i formy. Bo formą na pewno nie. Śmieję się gnój, ale wie doskonale, że go formą nie pokonam. Kamień, po prostu pieprzony kurwa kamień. No, ostatnie ćwiczenie teraz. Ostatnie ćwiczenie, moi drodzy, czyli takie stricte na marki w sumie. Wznosy po prostu, tym razem z podciągniętymi rękawkami, żeby zobaczyć, czy wszystko pracuje tak, jak powinno. To znowu wolny ciężar, żadnej maszyny do cholery. No nie, w sumie nie. Dobra, jak wznosy to bardzo mały ciężar, bo tam można sobie machać co prawda, ale nic z tym nie zbudujecie. Można coś skakać, podrzucać. Tak. Ostatnie ćwiczenie uzupełniające, które Piotr zatwierdził, może nie do końca na barki, ale jednak coś tam tej obręczy barkowej poruszymy teraz, czyli przysłowiowy kaptur. Kaptur teraz zrobimy. Kaptur. Nie może przestać. Kaptur. O, jest. Dobra Piotr, idziemy. No, koniec. Ja już zmęczony jestem, pierwsze głupoty, jeszcze popieprzę trochę w samochodzie. No łapę jeszcze dopnij. Przedtem widzieliście, jak się idzie normalnie, a teraz na Instagramie jak się idzie. Czekaj, teraz pokażę. Piotr też tak idzie. Łapę, dognij. O. Jeszcze ostatnie pytanie, Piotr. Dlaczego sandały? Bo są praktyczne. Praktyczne są. Tylko tyle? A że moda, coś, cokolwiek? Nie, nigdy za modą. O, masz modę teraz. Na koniec, moi drodzy, jak już zrobiliśmy super trening, to chciałbym powiedzieć wam, że jest to wspaniałe uczucie skatować się, może nie do granic jeszcze, ale poczuć to, co kiedyś było i nie zrażajcie się nigdy, jak coś utracicie, bo zawsze można to z powrotem odzyskać, tak jak ja to teraz robię i Piotr, a nawet to przeskoczyć, co prawdopodobnie udowodnimy niedługo, więc obserwujcie, patrzcie, że da się na wysokim tłuszczu, a nie na wysokich węglach budować nie tylko masę, ale i formę, i siłę, i w ogóle wszystko, wydolność, bo to jest możliwe. Morał, moi drodzy, z tej bajki jest taki, że wszystko jest możliwe. Czyli, jak powiedział Henry Ford, jeśli uważasz, że coś jest możliwe do zrobienia, to jest to prawda. Jeśli uważasz coś za niemożliwe, to też jest prawda. Żółte ty chamie. Gdzie jeszcze było do żółtego? Koniec! Poruszają taki temat ostatnio widzowie, co zrobić, jak już wylewelowało się do maksimum swoje możliwości. Na siłowni? No. No to jak już level podskoczył, to tylko equip potem trzeba. Equip zrobić. Trzeba, nie? Trzeba jakieś nowsze słuchawki, lepsze, coś takiego na ramię, co telefon trzyma. Obcisło. Coś, żeby taki, świeciło też, nie? Taki, nie takie coś jak ja, bo to jest absolutnie się nie nadaje. To jest buty takie zwykłe, spodenki, szmaciane, to nie. Masz strasznie słaby equip, może dlatego nie levelujesz już może więcej. Może dlatego, muszę zmienić chyba. No musisz ja chodzić po siłowni, ja please. Equip, please, equip, please. Spocony. Jeszcze tam troszkę. Tak. Zostaw krosty, nie wyciskaj teraz. Moi drodzy, zaczynamy od wyciskania żołnierskiego, albowiem... O, żołnierskiego?